Cześć. Cześć. O, dlaczego wczoraj tak późno wróciłaś? Miałam randkę z Mariuszem. Słucham? Ani, no daj spokój, no nic z tych rzeczy. Oglądaliśmy wystawy w sklepach meblowych. Mariusz szukał mebli do naszego mieszkania. Do jakiego mieszkania? Przecież miałaś z nim zerwać. No, miałam, ale nie wiedziałam, jak to zrobić. Krysiu, jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Ty wiesz, jak to się skończy? Ty po prostu pewnego dnia wyjdziesz za niego za mąż. Nie, no w życiu nie wyjdę. Oczywiście, że wyjdziesz i będziesz z nim miała 5 dzieci. One urosną, skończą szkołę, potem studia, a ty przez cały ten czas będziesz do mnie dzwoniła i pytała: Krysiu, ja chcę zerwać z Mariuszem, ale ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Wiedziałaś 5? Mhm. O! Zerwę z nim na następnej randce. Co ci jest? Obudziłem się z takim bólem zęba, że nie wytrzymam. Musisz pójść do dentysty. Nie znam żadnego dentysty. Możesz iść do Mariusza. Jakiego Mariusza? No tego, co się z nim ostatnio spotykam. Jest dentystą i jest świetny. Zaraz do niego zadzwonię. A poczekaj. Zobaczcie, co za przedziwna historia. Już mnie nie boli. Patrzcie. Jem i nic mi nie jest. Spróbuj z drugiej strony. Z drugiej strony? Proszę bardzo. Z drugiej strony buzi. Tak lepiej zaparte. Czy zamiast tego możecie mi zrobić troszeczkę takiej mięciutkiej kawy? Zaraz ci zrobię. Wiesz, co ja myślę? Myślę, że ty się boisz pójść do dentysty. Nieprawda. Ja się nie boję pójść do dentysty. Ja się boję u niego być. Słyszę tę maszynę do borowania, to mi się słabo robi. Nie bój się, teraz dentyści borują bezboleśnie. Usiądziesz wygodnie w fotelu. Odchylisz się do tyłu. Odprężysz się. Zamkniesz oczy, otworzysz buzię i zanim zdążysz się zastanowić... Wyłącz natychmiast! To był tylko młynek do kawy. Wiem, że to młynek do kawy. W końcu jestem szefem kuchni. Zadzwonię do Mariusza i zapytam, czy możecie dzisiaj przyjąć. Zuziu, nie uważasz, że powinniśmy to przedyskutować? Nie bój się, on ci nie zrobi nic złego. On jest dziecinnym dentystą. Zuziu, chcesz mnie wysłać do dziecinnego dentysty? Co, ty uważasz, że jestem dzieckiem? Jacuś Przypadek. Jacek Przypadek, proszę pani, to ja. O, jaki wyrośnięty. Pan jest następny. Proszę, niech pan siada. Siedź, siedź. Kiedyś to były inne konie. Jedziemy. Indianie! Spokojnie, spokojnie, nie był naładowany, nie wierzysz mi? Co mu jest, dlaczego on płacze? Zabrał mu pan konika. A, no to nie... Nie ma sprawy. Chodź, chodź, zamienimy się. Chodź. Proszę bardzo, jest twój. Nie no, nic dziwnego, że dzieci teraz nie czytają książek. Boją je się otwierać. No i co? Prawda, że nie bolało? Bolało jak cholera. Proszę, pan następny.
On był przede mną. Proszę pana, my naprawdę nie mamy na to czasu. No, to może ja przyjmę jutro. A nie przypadek. Widziała pani, przyczepiło się do mnie. Panie doktorze? No, O, przepraszam, ja myślałem, że jest pan małym chłopczykiem. No, kiedyś byłem, tak. Proszę bardzo, niech pan siada. To będzie dla mnie frajda po tych wszystkich płaczących maluchach. No tak. Dlaczego one płaczą? Z radości, że do mnie przyszły. No. Niech pan siada. Ale nie, niech pan się odchyli trochę do tyłu. O, tak. Proszę się troszeczkę odprężyć. Tak, bardzo dobrze. Co pana do mnie sprowadza? Panie doktorze, obudziłem się rano z bólem... ładny kotek. Ale mi się tak wydawało, że z bólem... A wie pan co? Chyba mi się wydawało. Niepotrzebnie zawracam panu głowę, to ja już chyba lepiej pójdę. Ale zobaczymy, co się tam stało, no. Niech pan trochę otworzy usta, bo inaczej nie dam rady. Panie Jacku, niech pan otworzy usta jeszcze szerzej, bo inaczej będę musiał zajrzeć do zębów przez nos. No. Zaraz, chwileczkę, jeszcze pana nie dotknąłem. No. Zobaczmy, co tu mamy. Jest pan kolegą z UZI? Aha. Długo się znacie? O, już tak dawno. Przepraszam. Przepraszam. Synku, pozwól tu na chwilę. Zobacz. Jeżeli nie będziesz codziennie mył zębów, to będziesz miał taki jak ten pan. Zmiataj. Ale co się z panem dzieje? Boi się pan? Ja boję? Nie, no co pan? No właśnie, to zaczynajmy. Tak. A ile to będzie kosztować? Ale niech pan o tym teraz nie myśli. No? Przepraszam, mogę najpierw wypłukać? Proszę. Pan też? Nie, dziękuję. Zdrowie. Wystarczy. Niech pan otworzy usta. Widzę, że ma pan mały perikoronaj. Co to jest? To jest długopis. Długopis? Długopis. Tak. Ma pan trochę opuchnięte dziąsło koło tego zęba i zapiszę panu antybiotyk. Tak. To wszystko? Nie, będzie musiał pan jeszcze płukać roztworem sodu. A nie, no jasne, oczywiście będę płukać. No, to bardzo dobrze. Opuchlizna powinna od tego zejść. Już za kilka dni będziemy mogli zabrać się do borowania tego spróchniałego zęba. A, jasne, tak. Do widzenia. Panie doktorze! Daj, sprawdzę, czy jeszcze tam jest. Odczep się. No to w takim razie idę spać, jestem wykończony. To idź. Tylko nie zapomnij, że jutro rano masz dentystę. Dentystę? Jasne. Ale chyba nie pójdę, już mnie nie boli. Co to znaczy nie boli? Musisz do niego pójść, rozumiesz? Rozumiem, mamusiu. Obiecujesz? Obiecuję. Obiecuję, że nie pójdę. Pójdę. Niech to szlak. Wejdź, proszę. Zuziu, to ty? Czy
Czy mogę cię na chwilkę przeprosić? Proszę cię bardzo. To ja. Nic nie mów. Sama zgadnę. To Mariusz, tak? Tak. Przecież miałaś z nim dzisiaj zerwać. Ach, Krysiu, takiej sprawy nie można załatwić tak od razu. To musi potrwać. To musi potrwać? No, zerwanie. Dlaczego to musi tyle trwać? Bo ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Oj, dobra, dobra. Zaraz z nim zerwę. Tylko na pewno. Na pewno. Mariusz! Chcę ci coś powiedzieć. Ale powtarzasz to cały wieczór. No właśnie, bo chcę ci powiedzieć, że... Że chcesz mi coś powiedzieć. Możesz mi wreszcie nie przerywać? Ja ci przerywam? No, przepraszam, nie chciałem. No, bo chciałabym ci powiedzieć... Tak, że ta kolacja była genialna. Prawda? Wszystko było takie pyszne. No nie, jak dla mnie to tak wszystko było troszeczkę za ostre. Za ostre? No nieważne, nieważne, bo ważne jest to, że... To jest bardzo ważne. Bo ty musisz dzisiaj koniecznie przed snem przenitkować zęby. Mam przed snem przenitkować zęby? Ale koniecznie. Ty wiesz, jak te azjatyckie przyprawy niszczą szkliwo w czasie snu? Nie wiedziałam. Nie, no Mariusz, muszę ci coś powiedzieć. No nie krępuj się. Ach, Mariusz. No tak, słucham. Czasami, kiedy dwoje ludzi spotyka się ze sobą, tak jak my teraz... No i jedno z tych ludzi zaczyna coś odczuwać do tej drugiej osoby, ale nie wie, co ta druga osoba czuje do tej pierwszej. Tak, to prawda. No, więc przychodzi taki moment, że ta pierwsza osoba powinna powiedzieć tej drugiej osobie, co właściwie do niej albo do niego... Czuję, no więc ja chcę ci powiedzieć, że... Wiem, co chcesz mi powiedzieć. Ponieważ ja chcę ci powiedzieć dokładnie to samo. Mariusz, naprawdę, bo ja chcę powiedzieć, że... A, tak. Co, że jest taki piękny, że zatyka oddech. Że chcę wyjść. Tak. Na chwilę, przepraszam cię. Dokąd ty idziesz? Do kuchni złapać oddech. I co? Krysiu, chce mi dać pierścionek! Pierścionek jaki? Brylantowy! Brylantowy? Tak! Co ja mam teraz zrobić? Ile karatów? Przepraszam. Krysiu. Przepraszam, wyrwało mi się. Musisz mi pomóc. Jak ja mam ci pomóc? Ty jesteś lepsza w załatwianiu takich spraw. Masz tym większe doświadczenie. Ja mam większe doświadczenie w zrywaniu z facetami. No może jednego czy dwóch więcej, nie taka wielka różnica. Ale ty wiesz, jak im to tak powiedzieć, tak, że od razu do nich dociera. No dobrze. Dobry wieczór. Mariusz Ginalski. Dobry wieczór, Krystyna Drewnowska. Zuzia nie chce się już z tobą więcej spotykać. Dobranoc, idę spać. To prawda? Tak, prawda. Poszła spać. Ale ja nie mówię o tym. Mówię o nas. To prawda, że nie chcesz się ze mną spotykać? No właściwie. Tak, to prawda. No to i ty mi to mówisz tak zwyczajnie. Ale ja ci chciałam to jakoś tak ładniej powiedzieć. Próbowałam przez cały wieczór. Ja rozumiem. Kto to jest? Kto jest kto? Ten facet, dla którego mnie rzucasz. Ale nie Mariusz, ja nie rzucam cię dla żadnego faceta. To nie o to chodzi. Nie rzucasz mnie dla żadnego faceta? A to kto? Ale to jest spokój, że to nie jest żaden facet. Znaczy jest, ale ja z nim tutaj tylko mieszkam. Chcesz mi powiedzieć, że mieszkasz z Jackiem przypadkiem? No, mieszkam tu z nimi z Krysią. Jacek przypadek mieszka tu z dwiema kobietami. No nic dziwnego, że jest taki wykończony. Jacek jest wykończony, ponieważ pracuje ciężko i w dzień, i w noc. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wiesz co, Mariusz? Ja już mam cię naprawdę dość.
Dobranoc. Idź stąd i zabieraj ze sobą te swoje brudne myśli. Proszę bardzo. Może i mam brudne myśli, ale za to mam dobry zgryz. Słucham? Słyszałaś, co powiedziałem, króliczku? A ty masz bardzo zły zgryz. I coś ci jeszcze powiem. Powoli zaczyna ci się już ścierać szkliwo z siekaczy. Masz mi coś jeszcze do powiedzenia? Tak, chcę ci powiedzieć, że robisz wielki błąd, króliczku. Gdybyś została ze mną, miałabyś zdrowe zęby przez następne 100 lat. Cześć, Zosiu, wszystko w porządku? To dobrze, króliczku. Dzień dobry. Ty jeszcze to czytasz? Muszę się dowiedzieć, kto jest mordercą. To jest kryminał? A co myślałaś? Że to jest książka o uprawianiu pelargonii? No, tak myślałam. Ale morderców jest dwóch. Skąd wiesz? Bo jeszcze trochę i zabiłabym wczoraj tego Mariusza. Co się stało? Wbił sobie do głowy, że mam romans z Jackiem. Ty z Jackiem? Z Marią? Chyba tak. I jeszcze powiedział, że wyglądam jak królik. Dlatego, że masz zły zgryz? Przepraszam. Przepraszam. Nigdy bym tego sama nie zauważyła, gdyby on tego nie powiedział. Nie wiedziałabym nawet, że go masz. Zuziu. Podsłuchiwałaś? Mówił tak głośno, że trudno było tego nie usłyszeć. Jacek wie, co się stało? Nie, dlaczego? Bo jeżeli Mariusz myśli, że rzuciłaś go dla Jacka, to się może dla niego źle skończyć. Dlaczego? Bo on siedzi teraz u niego na fotelu. Zdaje się, że wpadł z deszczu pod rynnę. Nie wiem, daj spokój. Co on mu może zrobić? Wyrwie mu wszystkie zęby? A nie wyrwie? Nie no, może nie wszystkie. To chodźmy tam. Masz rację, chodźmy, chodźmy. Panie Jacku. A, dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, jak się cieszę, że pana widzę. No, jak się pan dzisiaj czuje? A czuję się bardzo dobrze. Właściwie to chyba niepotrzebnie do pana przyszedłem. Nie, bardzo słusznie pan zrobił, że pan do mnie przyszedł. O, widzę, że już opuchlizna panu zeszła. Tak. Nie, chciałem panu powiedzieć, że tego rodzaju zabiegi robimy ze znieczuleniem. A, dziękuję, panie doktorze. Ale w pańskim przypadku nie będziemy sobie tym zawracać głowy. Nie? Nie. Chciałem się pana zapytać, czy pan wie, panie Jacku, że ja od pewnego czasu spotykałem się z Zuzią i miałem wobec niej bardzo poważne zamiary. No tak poważne, że wczoraj wieczorem, gdy odprowadziłem Zuzię do domu, zaprosiła mnie do środka, a ja oświadczyłem się jej. I wie pan, co mi odpowiedziała? Powiedziała, że ze mną zrywa. A przecież ja jeżdżę Porsche. Mam świetnie działającą praktykę. Własną piwnicę z winami. Jestem nawet członkiem Polskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego. A ona mnie rzuciła. Czy pan sobie to wyobraża? Przecież ja nie mogę zrozumieć, dlaczego. A może pan wie? Ale zrozumiałem, dlaczego, kiedy zobaczyłem tego błazna w piżamie w słoniki, idącego do łazienki. Panie doktorze! Nie potrzebuje pani teraz, pani Basiu. Sam sobie poradzę z panem Jackiem. Pani Basiu! Niech pani nie wychodzi, pani Basiu, błagam pani Basiu!
Naturalnie Zuzia mi powiedziała, że nic ich nie łączy. Wierzy pan w to? Ja też nie. Na szczęście mam bardzo łagodny charakter, to znaczy miałem. Do momentu, kiedy zacząłem myśleć. Nie spałem całą noc, leżałem i myślałem. Co ja bym zrobił temu błaznowi w piżamie w słoniki, gdyby przypadkiem zjawił się tu u mnie na fotelu. Niestety jestem zawodowcem wysokiej klasy. Chociaż z drugiej strony jestem też człowiekiem. A każdy z nas ma swoje słabe strony. Ratunku! Ratunku! Nie ma go, co za szczęście! Jeżeli pani szuka pana przypadka, to jest teraz w gabinecie. Pan doktor długo go tam trzyma. Co my teraz zrobimy? Nie my, ty. Idziesz tam i odwołasz wszystko, co wczoraj mu powiedziałaś. Nie, nie mam zamiaru niczego odwoływać. Musisz to zrobić. Nie mogę! Zuziu, co ty tu robisz? Przyszłam odwołać wszystko, co ci wczoraj powiedziałam. Przykro mi, ale jest już za późno. Wyrwał mu wszystkie zęby. Nie, 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 nie. To jest taka zabawka, na której pokazuje dzieciom, jak się myje zęby. Zobaczcie, jaka śmieszna. A co wy tu robicie? Nic ci się nie stało? Co mi się miało stać? Przecież nie jestem dzieckiem. Wyście myślały, że ja mogę mu coś zrobić? Nie, 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 wcale nie myślałyśmy. A może troszeczkę myślałyśmy. Myślałyście, że ja mu coś zrobię? Przecież ja jestem zawodowcem, składałem przysięgę hipokryty. Hipokratesa. To co, Zuziu, odwołujesz wszystko, co wczoraj powiedziałaś? Nie. I chciałam cię przeprosić, że nie powiedziałam ci tego wcześniej. Ja zawsze wiedziałam, że nie pasujemy do siebie. Tak myślisz? Tak myślę. Rozumiem. W tej sytuacji zgodzisz się ze mną. Nie mogę być dłużej twoim dentystą. Pani Basia odeślę ci pocztą zdjęcia twoich zębów. Do widzenia. Chwileczkę. Miałem dostać balona. Przepraszam, nie mamy dzisiaj balonów. Zaraz, chwileczkę, doktorze, jak to nie macie? Zaraz, chwileczkę, przecież wszystkie dzieci dostają balony. No jak, ale zaraz, obiecał mi balona, jak można mi takie coś robić? To lekarz? Jak można mi tak zrobić balona? Dawaj. Ale zaraz.